Wszystkich Godów wywodzi się od Różdżki Weselnej. Jesteśmy po 7. edycji, gdzie poziom był wysoki. Świadczą o tym dwie różdżki, które zostały przyznane zespołom regionalnym i w dwóch kategoriach. Pierwszą kategorią była kategoria zespołów regionalnych, a drugą grup regionalnych, w której możemy tutaj wyróżnić koła gospodyń wiejskich, grupy teatralne oraz grupy niezorganizowane w formy zespołowe, pracujące na co dzień normalnie jako zespoły regionalne. Skąd różdżka? Różdżka, tak jak powiedziałem, symbol wesela. Jesteśmy na przeglądzie, gdzie właśnie obrzędy i zwyczaje są prezentowane. Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu jest otwarte na współpracę z placówkami terenowymi. No, jesteśmy instytucją wojewódzką, która ma wspierać działania na całym terenie województwa. W związku z tym trudno, żebyśmy organizowali wszystkie przeglądy tylko w Nowym Sączu. To jest właśnie region, w którym nie było do tej pory przeglądów, w którym my moglibyśmy wziąć udział jako współorganizator. Dlatego postanowiliśmy nawiązać współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łużnej. W jury mieliśmy cztery osoby. Przewodniczącą była pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog. Był choreograf, to mieszkaniec nawet Łużnej, pan Henryk Kuś. A dodatkowo byli wspierani przez pana Stanisława Węglarza, etnologa, oraz pana Benedykta Kafla, etnografa z Małopolskiego Centrum Kultury Soku. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo radzi jako Rada Gminy, myślę, że jako gmina też, że ten przegląd pogórzański już siódmy tym razem odbyła się właśnie w Łużnej. Jest to, widzimy, bardzo wysoki poziom, przygotowany. Trzeba docenić pracę komisji konkursowej, która tutaj musiała podjąć trudne decyzje z racji tego wysokiego poziomu, więc nie zazdroszczę im tego zadania, ale myślę, że sobie jakoś poradzili, zresztą są doświadczeni. Należy tutaj podkreślić, że kultywowanie tradycji to przede wszystkim tożsamość narodowa. Tożsamość narodowa to trzeba mówić w kategoriach patriotyzmu, a to już pod każdym względem trzeba wspierać, popierać, realizować. Także dziękuję wszystkim zespołom, które tu w dniu dzisiejszym były, wystąpiły i wczorajszym, bo to dwudniowy przegląd. Bardzo im za to dziękuję i życzę sił, wytrwałości do dalszej pracy, do ćwiczeń, do występu, bo to trzeba pewnego samozaparcia. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Rada Gminy, Gmina bardzo popiera i dziękuję za ten festiwal w Łużnej. Pan redaktor ciekawą kwestię poruszył, jakby uczestnictwa naszych mieszkańców w życiu kulturalnym, również tego ośrodka tutaj, ośrodka kultury, innego ośrodka kultury. No, jak widzieliśmy, tych publiczności, szczególnie tutaj lokalnej, nie było za dużo przez te dwa dni. Troszkę się tych osób tutaj przemieściło w międzyczasie, ale do ideału nam daleko. Myślę, że tu trzeba wspierać, bardziej zachęcać, właśnie żeby tą tradycję poznać, te wartości płynące z historii już w pewnym sensie, z tradycji. I tutaj należy występować do mieszkańców o większy udział. Myślę, że jakimś pomysłem tutaj jest zaangażowanie jakby szkół, nauczycieli, żeby tutaj choćby na jeden, dwa spektakle przyszły w trakcie tego przeglądu. Myślę, że też by z tego mogło coś wynieść.